No witajcie wszyscy, dzień dobry, tu Gamer's Den. No i gramy w Gwinciera. Spróbujemy pociągnąć tym Nilfgaardem dalej. Kurde, wczoraj była niezła wpadka, nie? Z Vincentem. Sorry bardzo, ale... Czasem to sam siebie zaskakuje, jak potem czasem oglądam te swoje filmiki. To naprawdę niektóre zagrania mi się nie podobają za bardzo samemu sobie. No ale no... Jakimś super pro graczem nie jestem, no i tak już pewnie zostanie. Dobra, no mamy lekko słabą rękę. Ale Matą Huri możemy przywołać sobie... Możemy sobie przywołać scenariusz, tylko jest teraz takie zasadnicze pytanie. Czy ja mam chociaż jednego arystokratę? Chyba nie mam. Czy rozkaz wymarszu by mi przywołał albo Arturiusa, albo Roderika? Prawdopodobnie Arturiusa. To może być problematyczne. Dobra, no nie będziemy tacy. No to następny. Toż to okazja, król złoty. Arszenik czy Toriad? Oczyszczono. A zróbmy tak. Kurde. O. Taki trik. Ach, obrońcy. Jak spadną z koni, zaraz rzędą. No to było chamskie trochę, no ale dobra, spróbujmy Matę Huri w takim razie. Tańczmy, noc jeszcze młoda. Co on gra w ogóle? Tajemne echo. Kartę specjalną. Na razie chyba nie zagra karty specjalnej. Kto idzie pierwszy? Dobra. Roderick. Mountain! O! No dobra, zagrajmy Marala. Więc to takie buty. Szczerze mówiąc, liczyłem na Arturiusa, no ale wyszedł Roderick. I spasował. No i co? I remis mamy jeszcze, póki co. A nie szkodzi. Jedno w sumie. Żeby tylko znów nie bili. Dobra, okej. Okay. Wyrobiliśmy się w kartach w każdym razie przed trzema kartami jeszcze, więc straty karty raczej nie będzie. Jak zrobię teraz dry passa. Pieski oczywiście oba, no bo po co inaczej? No właśnie. Dobra, pasujemy.
biada. Wszystko płynie. Okej. Nie mamy Vincenta. Vincent by się przydał w sumie. Gdybyśmy tak pieski wyrzucili. Arturius. No to Arturius nam może pieski wyciągnąć. A daj O kurde, pieski przyszły z powrotem. No szlak by nagły trafił. No dobra. Mamy w ciul triad. Okej. No to może trzeba by było zrobić... Od razu się jednej pozbyć, póki można. Pawko Gale. Zaraz to naprawię, słowo daję. Damage. Okej, zarzućmy bal maskowy. Okej. No to teraz teraz myślę, że trzeba będzie przywalić co tutaj jest w drugim turze truciciel. No to dobra. Tak. Arturius, ile jaki ma koszt? 8, czyli tego może zboostować o 6. Czy w sumie o 5, bo on jak wejdzie, to jedną jednostkę stworzy i się zbustuje o 1 od razu. O kurde. Czyść jednostkę. Pawko Gale'a sobie oczyści. No dobra. Arturiusa. Jeszcze jednego łowcę. Coś na ząb? Okej. Okay.
chyba Swears się zbrikuje tutaj. W tym meczu akurat nie. Pani Aidsna zabrania nam rozmawiać z obcymi. Kogo oczyści? Pawko Gale'a, dobra. No teraz kuszącą akcją byłoby jednak zagrać jeszcze raz truciciela ze zdolności i po prostu gościa smyknąć. Może tak zróbmy. Arszen czy to jad? Ale mamy i tak przesraną sytuację raczej. Nie było. To chyba nie powinno być. A, to już jest masakra po prostu, panie. Teraz już nawet fałwę nie ściągnę z Wirsem. Była szansa. Dobra, zacznijmy od piesków. Teraz on mi jeszcze podkruje. Wystarczy jedna strzała. Oj, Boże, Boże. No dobra, zagrajmy kucznika. To jest wszystko mało. Płacząca wierzba mi go rozwali. To jest szczęście, tylko 3 punkty, no ale. Dobra. Teraz sobie Vivien wystawimy. Wszyscy mamy jakieś tajemnice. Oho. Drzewiec. No i w tym momencie możemy się już zawijać. Także rewelacja. Już mi się podoba.
Dobra, widzę, że gościuś coś tam zastanawiał. 4 lata, dobra. Nieistotne. Następny. Bo nie poszło. Ja już myślałem, że coś powygrywamy dzisiaj. Dla odmiany. A tu? Nie bardzo. Dobra, ze Skellige może wygram. Masz serce, ostatnio żeśmy przerąbali. Dobra. Mamy tych wariotów. Nie mamy klucznika. No i dalej nie mamy klucznika, ale klucznika przy odrobinie fuksa możemy wyciągnąć rozkazem wymarszu. Będzie dobrze. Co on ma? Zagrywa jednostkę z cmentarza. Okej. Drak karbojowy. A, zarzućmy palec ze schody. Co teraz? Coś się szykuje. Grubego. Pawią pozostanie. Dobra. Krwawonko krwawionkiem. To zagrajmy sobie Marala. Zabić można bez przelewu krwi. Cztery damage, bardzo chętnie. No to kobra królewska. Okej. Matahuri, dobra. Ach, nie daj się prosić. Liczmy wrogich jednostek ze statusem. Dobra. No to ja myślę, że teraz trzeba by było może... Może zagrajmy tak. No i spasował sobie. Okej. No to my wystawimy służkę. Spróbujcie państwo. Spróbujemy trochę pociągnąć w drugiej rundzie. O, już mamy na przykład Arturiusa na ręce. Więc rozkaz wymarszu może mi tylko teraz wyciągnąć pana tego, Roderika, albo klucznika. Więc jest okej w miarę, a jeszcze możemy coś tu powajchrować
kartami troszeczkę. O, i jest klucznik na ręce. Czyli Roderick wychodzi z rozkazu wymarszu. Nie jest źle. Dobra, grajmy tak. To zagrajmy sobie spragnioną damę. Wyborne, doprawdy wyborne. Drakkar bojowy. Zawsze zdrowy. Dobra. To weźmy go, zablokujmy. Wyszły coś z wietrza. Łyżwy coś zwietrzyły. O, opancerzony Drakkar dla odmiany. Dobra, spróbujemy Arturiusem. Może się uda wyciągnąć pieski. Czymże jest prawda, jeśli nie? Nie uda się. To następny łowca. Ciekawe, co też wpadło w ręki. Okej. Pewnie ma kapłana, bo jak wystawił pancerzony Drakkar, to pewnie kapłan jest na ręce. Roderick. Jakich my jeszcze tutaj mamy ewentualnie arystokratów? Mamy Vincenta. Mamy jeszcze jednego łowcę i mamy spragnioną damę. Nie jest tak źle. Tylko teraz... Co on mi wyciągnie? Roderickiem mi wyciągnie albo Swirsa, albo Matehuri. Dobra, jedziemy. Drogi! Swirs. Jest. Dobra, nieważne, że Swirs tam nic nie zrobił, bo już czasu mi brakło, ale kij. Niech ma. Aha, kapłanik, dobra. Napełnij nas gniewem. Okej. To my sobie na kapłanika zrzucimy trutkę. Będzie miał gremistę, czy nie będzie miał gremisty? Nie, nie ma gremisty. Ale będzie miał Morgwarga na pewno. Chociaż Morgwarg nie na ten rząd jakby jest. Dziwna sytuacja. Dobra, potrzebujemy duże tempo, więc zróbmy... Ona je zawsze krwiste. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby mnie nie przebił teraz od razu. No co się tam dzieje? No jest dobrze. Pasik.
wyszedł Morgwark, ale... Kolejny brak, kolejny trup! Kombo z Morgwarkiem jest dobre, jak jest jednak w rzędzie, w którym Morgwark ma cel. No ale no, akurat nie w tym przypadku mi ten problem wystarczyło. Dobrze, że Morgwark zszedł, ale on może zagrać jednostkę z cmentarza, więc trzeba o tym pamiętać, że Morgwark nam narobi tutaj burdlu, lekko rzecz ujmując. Okej, klucznikiem wyciągamy scenariusz, mamy trochę trutki, mamy spragnioną damę, będzie git. Będzie git. Aha, Morgwark, cholera nagła. Musimy zagrać Vivien jako ostatnią, wiadomo. Spragniona dama, na matę Huri. Może i dobrze. Okej. No jest wściekły niedźwiedź, okej. To my od razu matę Huri zagramy. Łagodzi obyczaje. Jest Vincent, bardzo ładnie. Jest i kapłan. Przyjmij nasze ofiary. To my polecimy z klucznika. Życie zaczyna się nocą. Panią rozpiździł, dobra. No i teraz jest taki mały mankament, że nie mamy... Nie mamy arystokraty, prawda? Dobra, zróbmy tak, trutka. Niestety klucznik pójdzie się czesać, coś mi się wydaje. Dobra, na razie pieski wystawmy. Że będzie mi chciał tego wywalić, wiedząc, że mam zdolność i mogę mu go zatruć jeszcze raz. Nie, na tego ma, widzę, 4 punkty, okej. Okay. Poszło. Gdyby nie ten Morgwark zarąbany, który jest tam na graveyardzie, to byłoby wszystko w porządku. No dobra, nic, no, robimy. Stres musi znaleźć gdzieś ujście. Okej. Vincent jest w sumie też niezłym celem dla Vivien. To jest 5 punktów. No nie jest to tak zajebisty cel jak klucznik, ale... Ale zawsze. Co tam jest na samym końcu jeszcze? A, truciciele Advice'a, dobra. Okej. Okay.
Teraz mi się zepsuje mi się trucizna jedna. Ale dobra, robimy tak. Wracamy Vincenta na rękę. No i wrzucamy go z powrotem. Teraz niestety muszę zagrać to, więc trucizna niestety poszła się czesać, ale mamy 26 do 0. Morgwargiem może mi co najwyżej 2 punkty, 3 punkty zaliczyć, więc być może coś innego wyciągnie z Grave'a. No, dokładnie. I teraz poleci jakiś delirium albo coś takiego pewnie, nie? A no, pierwsze to oczywiście ten... A, i 3, 2, 1, dobra. Cieszę Regis. Się, że straciłeś do mnie przejmówki policji. No dobra, no to Matahuri jest teraz najlepszym celem dla Vivien, więc... Tak? Mamy to. Regis też dobry. Dobra, jedna wygrana, jedna przegrana, żeby nie było. Że całkiem jestem do dupy, to chociaż teraz wygrałem. Przenieśliśmy się na 10 level doświadczenia, ale do 8 rangi nam jeszcze dalej brakuje. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć.